Czerwone gitary w jednym ze swoich przebojów śpiewały ciągle pada. Ekonomiści, analitycy i inwestorzy, którzy obserwują sytuację w krajowej gospodarce, po tym tygodniu mogą w rytm tej samej piosenki zanucić ciągle spada bo spadają i słabną krajowe dane gospodarcze. Polska produkcja przemysłowa w sierpniu była o prawie 2% niższa niż rok temu, co jest najsłabszym wynikiem od marca 2013 roku, a więc od miesiąca, gdy skończyło się ostatnie spowolnienie gospodarcze. Do tego, do kolejnego historycznego dna spadła też inflacja. W zasadzie powiększyła się deflacja, bo ceny w skali roku spadły o 0,3%. Największy wpływ na właśnie ten spadek miały obniżające się ceny żywności, które tanie przez nałożone na Polskę sankcje gospodarcze. I na koniec jeszcze jeden spadek, niestety tym razem dotyczący rynku pracy. Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach wyraźnie tracą impet. Najprościej mówiąc, najlepsze czasy na szukanie pracy bardzo szybko się kończą, a więc warto go jeszcze wykorzystać. Z kolei szefowa amerykańskiego banku centralnego, Janet Yellen, zdecydowanie preferuje elektryczne gitary i w środę zanuciła inwestorom, że to już jest koniec. Stymulowania amerykańskiej gospodarki właśnie drukowanymi dolarami. Jeszcze przez najbliższy miesiąc Fed będzie skupował obligacje o wartości 15 miliardów dolarów, lecz to ostatni miesiąc jego aktywności. Od listopada gospodarka i inwestorzy są zdani tylko i wyłącznie na swoje siły, a Fed nie będzie już pomagał. Najważniejsze jest jednak to, że nie będzie też przeszkadzał, bo zapewnił, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych dojdzie dopiero za tak zwany dłuższy czas. W tym kontekście oznacza to nie szybciej niż w marcu 2015 roku. Ostatnią melodią na dziś jest szkocki hymn, który może rozbrzmieć po referendum o odłączeniu Szkocji od Wielkiej Brytanii. Samo to wydarzenie nie będzie miało teraz żadnego rynkowego znaczenia, gdy jednak okaże się, że Szkocja po głosowaniu opuści Unię Europejską i to na dłużej, to stworzy się bardzo groźny precedens, który podważy europejską integralność i mocniej jeszcze osłabi europejską gospodarkę. O szkockiej drodze i reakcji giełd na komplet danych z całego tygodnia już w kolejnym programie. Do zobaczenia.